Otrzymałaś właśnie swój pierwszy kontrakt w agencji modelek. Zastanawiasz się, w jaki sposób, jakim slangiem rozmawiają ludzie z branży. Zapraszam do obejrzenia filmiku, aby poznać wszystkie słowa, które już niebawem mogą Ci się przydać. Postaram się przekazywać informacje, słowa w kolejności alfabetycznej. Jeśli pojawią się jakieś błędy, bardzo przepraszam. Pierwszym słowem rozpoczynającym się na literę A jest advertorial, czyli sesja w magazynie modowym, która jednocześnie jest reklamą jakiejś marki lub danego produktu. Art director, dyrektor kreatywny albo też artystyczny. Jest to osoba, która odpowiada za opracowanie wizualne, artystyczne reklamy lub też sesji zdjęciowej. Agencja matka, mother agency, to Twoja pierwsza agencja, główna agencja, która będzie Cię reprezentować i negocjować Twoje kontrakty oraz wszelkie umowy. Jej wybór jest właściwie bardzo ważny, bo to od niej będzie zależeć Twoja przyszła kariera. Atelier, czyli studio projektanta, który w czasie Fashion Weeków odbywają się przymiarki albo wcześniej castingi do danych pokazów. Barter, forma zapłaty, w której modelka zamiast pieniędzy, gotówki otrzymuje na przykład ubrania albo kosmetyki. Beauty shoot, czyli sesja zdjęciowa, która zazwyczaj obejmuje twarz oraz dłonie, często pokazując modelkę w ciekawym, pięknym, nietypowym makijażu. Bilance statement, czyli po prostu zestawienie zysków i strat, jakie ponosi agencja modelek na rzecz konkretnej danej modelki. Zawiera oprócz zarobionych pieniędzy takie informacje jak koszty wynajęcia hoteli, mieszkania, lotów czy testowych sesji zdjęciowych. Book, portfolio czy też książka. Zestawienie wszystkich zdjęć, które posiada modelka, takich jak wcześniejsze projekty, sesje zdjęciowe oraz testy. Modelki zazwyczaj zabierają książkę na wszelkie castingi. Booker to pośrednik, osoba pracująca w agencji modele, która jest pośrednikiem pomiędzy Tobą a danym klientem. Negocjuje Twoje stawki oraz to, aby umowy były jak najbardziej korzystne dla agencji, co to znaczy dla Ciebie. Booking editor, czyli osoba, która pracuje w magazynie modowym i zajmuje się bookowaniem, czy też inaczej wybieraniem modeli, czy też modelek do sesji zdjęciowej. Bookkeeper, księgowy, czyli osoba, która pracuje w agencji i zajmuje się śledzeniem zysków i strat. Call sheet, czyli też wszystkie informacje, które zostają wysyłane do osób uczestniczących w sesji zdjęciowych. Zawierają takie podstawowe informacje jak miejsce, czas, dane kontaktowe, często dane informacje o najbliższej posterunku policji, pogotowia, oraz też konkretne szczegóły, co jako modelka, model możesz albo też powinieneś ze sobą zabrać. Często call sheet wysyłany do agencji, to booker będzie Cię informował o wszystkich szczegółach. Jednak naprawdę bardzo ważną rzeczą jest z nim się zapoznać z wszelkimi najmniejszymi szczegółami. Call time, czyli czas pojawienia się na sesji zdjęciowej. Bardzo ważne jest, aby go przestrzegać i nigdy się nie spóźniać, bo to właśnie świadczy o naszym profesjonalizmie. Canceling, czyli tak po prostu rezygnacja z modelki, która starała się o daną pracę. Catwalk, runway, czyli wybieg, po którym chodzą modelki. Często nazywa się w ten sposób też specjalny chód, którym poruszają się modelki. Casting to tak jakby typ rozmowy o pracę w branży modowej. W czasie castingu sprawdza się, jak modelka wygląda, jak się porusza, czy się nadaje do danego projektu. W czasie Fashion Weeków, tak jakby gorącego sezonu, w czasie jednego dnia modelka może mieć od 10 do 20 nawet castingów w jeden dzień. które będą w całkiem różnych punktach, na przykład Londynu, więc sprawne poruszanie się po mieście jest bardzo pomocne. Casting Agency to troszeczkę taki inny typ agencji, który zajmuje się poszukiwaniem talentów na różnym polu, aktorskich, tanecznych, ludzi, którzy potrafią śpiewać. Często agencje te nie wymagają kontraktu na wyłączność, często nazywane są też bazą talentów. Casting Director, czyli dyrektor castingu, osoba selekcjonująca modelki czy też artystów. Jest to taki pośrednik pomiędzy produkcją, projektantem a agencją. W magazynach modowych nazywany jest Booking Editor. Commercial Model, czyli modelka komercyjna. Ten termin dotyczy modelek o różnym wzroście i często różnym wieku oraz różnym wymiarach. Modelki te nie dotyczą ściśle rynku modowego, mogą reklamować wszelkie produkty, na przykład w reklamach telewizyjnych. Cover shooting, czyli sesja zdjęciowa na okładkę magazynu. Często mogą być płatne bardzo słabo, ale jeśli jest to renomowany magazyn jak Vogue, mogą bardzo podnosić renomę modelki w branży. Day rate, czyli kwota, która zostanie zapłacona modelce po przepracowaniu jednego dnia. Często jest to od 8 do 10, czasami zdarza się 12 godzin, wiele zależy od danego kontraktu. Direct booking, czyli rezerwacja modelki bez castingu, po prostu na podstawie obejrzenia jej zdjęć oraz portfolio. Dług, czyli tak jakby zmora każdej modelki, czyli zestawienie wszelkich kosztów, jakie ponosi agencja, która reprezentuje tą modelkę, nawet na przykład na kontrakcie, czyli takie jak mieszkania, lot. Niestety zdarza się tak, że można wrócić do kraju, do swojej agencji matki z długiem na minus, czyli tak jakby nie zarobić nic i być stratnym. Dresser, czyli osoba, która pomaga ubierać się modelkom, przebierać się w czasie pokazów mody. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, zapraszam do obejrzenia mojego Instagrama. Zdjęcie powinno się pojawić gdzieś mniej więcej tutaj, które pokazuje, jak to mniej więcej wygląda, kiedy byłam stażystą i pomagałam ubierać modelki w czasie pokazu Ryana Law w czasie londyńskiego Tygodnia Mody. Editorial, czyli po prostu sesja zdjęciowa dla magazynu modowego. Editorial Model to tak zwane modelki high fashion, które biorą udział w sesjach zdjęciowych do takich magazynów jak Elle czy Vogue. Także one występują często w pokazach oraz lookbookach domów mody Dior, Chanel, Gucci. Często są bardzo nietypowej urody, czasami można powiedzieć, że dziwnej, ale oczywiście wszystkie dziewczyny są piękne, tylko w swój jedyny sposób. Exclusivity, czyli wyłączność. Oznacza to, że dana modelka może być reprezentowana przez jedną agencję na danym rynku. Może też reklamować dany produkt lub daną markę przez jakiś okres czasu, albo wystąpić tylko w jednym pokazie w czasie tygodniów mody. Fashion Weeks, tygodnie mody, czyli pokazy, które są przygotowywane dla redaktorów modowych oraz kupców, aby mogli się zapoznać z tym, co przygotowują dla nich projektanci. Zazwyczaj odbywają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dlatego też moda wiosenna jest prezentowana mniej więcej na jesień, około września i października. Fitting, wardrobe to po prostu przymiarki przed pokazem albo też sesją zdjęciową, reklamą. First option, second option, czyli opcje dla modelki na zdobycie danego zlecenia. Freelancer to może być modelka, która nie reprezentuje żadnej agencji, ale także na przykład stylista, który nie jest związany na stałe z żadnym magazynem modowym. Go see, a właściwie Go and See. To taki rodzaj castingu, gdzie modelka ma szansę spotkać się z producentami, z klientem, z dyrektorem castingu. Ma też szansę pokazać tam swojego booka, swoją książkę, zaprezentować siebie jak najlepszy sposób. Jeśli to się uda, to w najbliższym czasie może to rokować na jakieś inne, dodatkowe, nowe zlecenia. Gwarant to taki rodzaj kontraktu bardzo popularny w krajach azjatyckich, który mówi o tym, że modelka nieważne ile prac wykona, ile wygra castingów, i tak otrzyma określoną w tym kontrakcie kwotę zapłatę. Hair stylist, czyli tak po prostu fryzjer, który zajmuje się przygotowaniem stylizacji fryzur podczas sesji zdjęciowych czy też pokazów. Haute couture, high fashion, czy też wysokie krawiectwo. To ubrania oraz akcesoria, które nie są przygotowywane do masowej produkcji. Prezentowane podczas paryskiego tygodnia mody. Często te pojedyncze egzemplarze są do wypożyczenia do sesji zdjęciowych oraz dla celebrytów czy też tak zwanych gwiazd w czasie różnych eventów. Oczywiście można je zamówić, ale tylko na specjalne zamówienie. Image board to taki termin, który określa modelki, które nie są dostępne na castingi, aby wziąć w nich udział, ale można je zabukować po obejrzeniu zdjęć czy też sesji zdjęciowych, w których uczestniczyły, i nazywa się to direct booking. Kampania reklamowa, campaign. To właśnie podczas nich zarabia się zazwyczaj najwięcej pieniędzy. Duży dochód przynoszą takie reklamy jak reklamy biżuterii, okularów, perfum. Inaczej jest to kontrakt na reklamowanie, prezentowanie danego produktu. Kompozytka, czyli composite card. To taka kartka zazwyczaj formatu A5, na której znajduje się Twoje zdjęcie, logo agencji, Twoje wymiary, dane osobowe, imię czy też pseudonim oraz dane kontaktowe do agencji. Zazwyczaj modelki zabierają kompozytki ze sobą na casting, aby dyrektor castingu pamiętał, kto w nim wziął udział. Jest to po prostu taka informacja, która zostawia się klientowi na przyszłość. Location, czyli po prostu miejsce, w którym odbywa się sesja zdjęciowa czy też casting. Lookbook, czyli prezentacja najnowszej kolekcji jakiegoś projektanta czy domu mody. Właśnie one są publikowane w internecie lub też wysyłane do redaktorów czy stylistów. Make-up artist, wizażysta, czyli osoba zajmująca się makijażem podczas sesji zdjęciowych czy też pokazów. Markets, czyli tak zwane rynki. To są miejsca na naszym globie, w których można zarobić, wyjeżdżając na kontrakt, jakieś pieniądze, często przyzwoite pieniądze. Oczywiście główne rynki to Nowy Jork, Mediolan, Paryż i Londyn. Ale z równym powodzeniem można zarobić w takich miejscach jak Dubaj, Chiny, Turcja, Indie, Meksyk, Los Angeles, Miami. Model apartment, czyli tak zwane mieszkanie dla modelek. Jest to po prostu flat, jakieś mieszkanie, często łóżko bardziej niż pokój, które jest podejmowane modelką w czasie pracy na kontrakcie dla zagranicznych agencji. New faces, czyli tak można powiedzieć świeże ofiary, czyli modelki, które stawiają pierwsze kroki w branży. Polaroids, polaroidy, czyli zdjęcia, które pokazują modelkę bez stylizacji, bez makijażu, tak po prostu naturalnie, jak wygląda na co dzień. Prêt-à-porter, ready to wear, czyli tak zwana moda do produkcji masowej. Właśnie ona jest dostępna w sklepach. Prowizja, czyli pieniądze, które pobiera od Ciebie agencja za załatwienie zlecenia. Recall. Drugi casting, tak jakby powtórka. Zazwyczaj oznacza to, że klient ma jakby wybraną listę osób, które wydają mu się odpowiednie do danego projektu. Niestety nie jest do końca przekonany, kto powinien go wygrać, więc uważa, że warto by było się spotkać z wszystkimi jeszcze raz i dokonać odpowiedniego wyboru. Sample to po prostu odzież czy też akcesoria dostępne do wypożyczenia od PR-u do sesji zdjęciowych. Scout. Osoba pracująca w agencji lub też dla agencji, zajmująca się poszukiwaniem nowych talentów. Scout może pracować na wyłączność dla jednej konkretnej agencji lub też być freelancerem i pracować dla różnych agencji. Lecz bardzo ważną rzeczą jest zawsze sprawdzać, kim jest scout, czy faktycznie pracuje z daną agencją, ponieważ zdarzają się oszuści. Show package, czyli tak jakby zestaw kompozytek, który jest wysyłanych lub też często zanoszonych osobiście do dyrektorów castingu przed pokazami mody. Jako stażysta osobiście sama zanosiłam je od dyrektora castingu do dyrektora castingu, więc lądek zwiedzony od góry do dołu, wszerz, wzdłuż, jak tylko to możliwe. Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób otrzymać staż w agencji modelek w Londynie, zapraszam do zostawiania komentarzy. Street casting to taki rodzaj castingu, w którym uczestniczą nieprofesjonalni modele. Często poszukuje się osób, nawet na ulicy, osób, których widzi się potencjał. Nadają oni często reklamie naturalny, realistyczny wygląd. Stylist, stylista, czyli osoba, która zajmuje się przygotowaniem ubrań do sesji zdjęciowych. Może na przykład je wypożyczyć od PR-u, czy też ze sklepów. Uzgadnia swoje wybory zawsze z reżyserem albo fotografem. Test, czy też sesja testowa, są to sesje, które załatwia zazwyczaj agencja, aby móc budować modelce portfolio. TFP, Time for Print, TFP, czyli darmowa sesja zdjęciowa, która otrzymuje modelka za poświęcony czas. Wykonują je najczęściej fotografowie, którzy dopiero chcą zbudować swoje portfolio. Usage buyout, czyli czas oraz terytorium, gdzie zostanie wykorzystany wizerunek modelki w danej kampanii. Od tego też zależy jego kwota. Video composite, wideokompozytka. To kompozytka w formie wideo, która zazwyczaj przedstawia, w jaki sposób modelka się porusza. Wrap time, czas, w którym planowane jest zakończenie sesji zdjęciowej. To już koniec alfabetu modelki. Mam nadzieję, że Ci się przyda. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Jeśli masz jakieś pytania, możesz je oczywiście zadać w komentarzach albo napisać do mnie maila. Zapraszam również do odwiedzenia mojego Facebooka oraz Instagrama. Dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę miłego dnia. Pa!